Witam, zaczynam wyjmować mięsko z wędzarki. Miałem wędzić 4 godziny, wyszło 7, tak jak ostatnio. Z tego względu, że udało mi się bez problemu utrzymywać temperaturę 50 stopni w wędzarce. Wcześniej ta temperatura mi rosła i był problem. Po 7 godzinach ta wędlina była już za mocno zapieczona. Dzisiaj temperatura była w granicach 50, 52, 48 mniej więcej i też wędziłem 7 godzin. A to dlatego, że te kanały, które tutaj są, zaraz je pokażę, inaczej są dzisiaj poukładane. Jednak ten płomień nie miał możliwości takiego szybkiego przedostawania się na drugą stronę. Idę teraz tam do środka. Chyba jeszcze by trzeba było podwędzić. Tamta kiełbaska z tyłu jest dużo lepsza. O, to nie ma porównania. Ta tutaj, co była dzisiaj robiona, to jest tragedia. To jest shit. Tamta po prostu piękna jest. Tak samo tutaj ten kolorek. Wszystko luksus, to jest ta sąsiada. Drugi raz wędzona. Dobrze. Zabieram to, idę jeszcze tam parnik, pokażę chwilę. No i parnik to typowy, 100-litrowy, ten elektryczny. Tylko tutaj zrobiłem taką małą zmianę. Nie wiem, czy będzie widać. Nic tu nie widać. Nic nie widać. Zaraz, sekundę. Zaświecę światło. No, też nie widać. Ale zrobiłem teraz coś takiego, że tutaj włożyłem dwa opakowania po 100 gramów tych ziół do marynaty, którą się robi do solanki. I to było tutaj zagotowane. I rzekomo to ma być lepiej, bo te wędliny będą bardziej smakowały, pachniały tymi ziołami, które tutaj są. A jak byłaby sama woda, to wszystko niby wypłucze, ta woda wyciągnie z mięsa ten aromat. Teraz ma być dobrze. Także idę, wkładam to mięsko tutaj. To na razie. No, kiełbaska już 40 minut się tutaj parzyła. Teraz wyjmuję kiełbaskę. A szyneczki, boczki, wszystko zostaje jeszcze pół godziny. Kiełbaska już wyjęta. Zaraz ją szybko przeleję zimną wodą. Także nie ma czasu tutaj nic nagrywać. Tutaj już kawałek spróbowałem. Ale to było przed parzeniem. Dobra, lecę dalej. Dobrze, już przelana. Już sobie ładnie tutaj stygnie. A jeszcze tutaj mam coś takiego. Grzybki rosną na święta. Boczniaki. Ale to inna historia już. To na razie, trzymajcie się, smacznego.